Chłopaki! Siadaj. Tłumacz, co jest do czego? Gdzie jest nastawnik? Tutaj gdzieś był. Tam, tu na wprost, wajcha. Ta. Do 50, ja mówię do tego tato, ja mówię do tamtego ładnego zielonego, widzisz tam? Do tamtego ładnego. N95, zgłaszam się parowy. Zgłaszam się elektrowóz. Hamowanie. Dobra, siadaj. Włącz hamowanie, nie mam hamulca. Hamowanie? No to mam do tyłu jechać czy do przodu? Dobra, gdzie jest hamulec? Gdzie jest kran hamulca? Kran hamulca. Jest, to dobrze powiedziałaś, okej. Okay. Nie ruszaj, nie ruszaj. Co tu jeszcze jest? Czuwak. Czuwak, o, ładnie. Gdzie jest zamykanie, otwieranie drzwi? Tutaj. Drzwi prawe, drzwi lewe, zielone to jest otwieranie. To jest otwieranie, to jest zamykanie. Drzwi prawe. To jest pantograf tylny podniesiony. Jest podniesiony na prawo. Pantograf przedni. Nie, no to nie działają teraz to te. Otworzyłem, a to co to? Przepustnica? Pantograf, opuszczanie. Okay. Reflektory, przyciemnienie. Przyciemnienie gdzie? Kurde, mów. A co? No nastawnik. Kran hamulica. O kurde, tam jest bak zbiorniku. A gdzie się odpala lokomocyna? Musisz załączyć baterię. Baterię, gdzie jest bateria? No chodź tam usiadaj. Gdzie jest załączenie baterii? Załączenie. Nie, to nie tutaj. Radiotelefon, rozrząd, sprężarka. Rozrząd. Oj, zostaw, bo uszkodzone jest. Rozrząd, a to? Wyłącznik szybki. Wszystkie pantografy opuszczone. A co to? Kurde, nie pamiętam, gdzie było załączanie baterii. A, w szafie, chodź, bo to jest kibelek przecież, chodź. Szafa. Szafa. Przeszło się przez pociąg i gdzie jest szafa? A gdzie jest maszynownia? Czekaj. A na drugi koniec idziemy? Otwieraj. Zamknięte jest. To do szafy nie dojdziemy. Oj. Kurde, jakbyśmy mieli klucz konduktorski, to byśmy sobie otworzyli. Aj, szkoda, że ktoś zamknął. Może masz monetę, tu jest taka mała ta i można otworzyć. Gdzie są? A co to jest? Co to jest? Właśnie do kibelka. No dawajcie do kibelka. Dawaj Szymon, kibelek. Fu, ale śmierć. Kurde, nie ma wody. Kibelek w kibelku. No tak, no kibel w kiblu. To jest TY-43. Jesteśmy w Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola. Jest tutaj skansen parowozów. Bardzo polecam, ponieważ stoi tutaj taki ładny, odremontowany EN-57.
i można do niego wejść. Tak jak widzicie, tam są schodki, drzwi otwarte. Można wejść do kabiny, można wejść do kibelka. Tak, można w tym kibelku wejść do kibelka. Można sobie normalnie pobawić ekranem hamulca, nastawnikiem, wszystkimi przełącznikami. Także jeśli chcecie sobie usiąść w fotelu maszynisty i poczuć się, no może w miejscu stojąc, ale pobawić się tymi wszystkimi przełącznikami, zwolnić hamulec ręczny, to polecam, bardzo fajne miejsce. No a tak to poza tym dużo, dużo, dużo parowozów. Tam jest nawet w oddali, właśnie się do niej zbliżam. Ta wieża wodna, nie wiem jak to się nazywa fachowo. Znaczy wiem, no na pewno znam tą nazwę, tylko wypadło mi teraz z głowy. A w ogóle za płotem jest cały czynny aktualnie zakład PKP Cargo. Kręcą się ludzie, na parkingu było dość dużo samochodów. Nawet pod bramę wjazdową podjechaliśmy. Nie wiem, co tu robią w tym zakładzie. Nie sprawdzałem, nie czytałem. Ale łażą jacyś ludzie, słychać jakieś maszyny. Także nie wiem, czy tu remontują tabor, czy co robią. Widzę, że mają nawet stację benzynową za płotem, czyli chyba tutaj ropę leją do spalinowych pociągów. Tutaj dochodzimy do jakichś wagonów. O, tutaj widzę nawet coś jest na nim napisane. Krausewerk Neusalz Krausewerk Neusalz Oder to chyba niemiecka nazwa Oder, więc nie wiem, nie znam niemieckiego, wiecie, także niestety wybaczcie mi. Tutaj jest wagon. Tutaj końcówka tego N 57. Jak będziecie tutaj przyjeżdżać, weźcie sobie klucz maszynisty. Ponieważ ten EN57 w połowie jest zamknięty i tylko do połowy składu można przejść. Nie da się dojść do skrzynki wysokiego napięcia, żeby się pobawić stycznikami, bezpiecznikami, załączeniem baterii i tak dalej. Natomiast gdybyście mieli przy sobie klucz maszynisty, to sobie otworzycie i przejdziecie cały skład. No ja niestety klucza nie mam, nie sądziłem, że w tym muzeum się przyda. Jakbym wiedział, to bym sobie wziął i bym cały skład zwiedził. Nie wiem, czemu jest zamknięte. Spytam może pana z obsługi, czy może otworzyć, żebyśmy sobie cały skład przeszli. Może jak obiecam, że będziemy grzeczni i nie będziemy nic dewastować, to nas wpuści. ET21! O kur... Ej, ET21 nie widziałem. Chłopaki! Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że ET21 to jest jedyny egzemplarz. O! Izba Historii Zakładu Taboru. O, ciekawe.
Coś pan mówił przy wejściu, że nam to później otworzę. Można wejść. Tato, wejść. ET-21 myślnik 1. Zbudowana w 1957 jako prototyp we wrocławskim Pafawagu. Stanowi źródło odnoszące ku historii budowy taboru kolejowego w Polsce. Lokomotywa przeznaczona do prowadzenia w terenie równinnym pociągów towarowych o masie 2300 ton z prędkością 70 na godzinę oraz pociągów pasażerskich o masie 650 ton z prędkością maksymalną 100 na godzinę. W zakładach taboru Karysznice w latach 60-70 stacjonowało 80 lokomotyw ET-21. Przedziały sterownicze maszynisty usytuowane na krańcach nadwozia są połączone korytarzem o szerokości 570 mm, biegnącym wzdłuż ściany pudła. Zapewnia on też komunikację z przedziałami maszynowymi i z przedziałem aparatury wysokiego napięcia. Pobór prądu odbywa się przez pantograf typu AKP-1 z odłącznikiem głównym typu OG-1200 i odłącznikiem obwodu głównego GW-1B. No i tak jak mówię, nie wiem, czy to nie jest czasem jedyna zachowana sztuka, a na pewno jest to wyjątkowa sztuka, bo to jest myślnik 1, czyli sztuka numerowana jako jedyneczka. Cudownie. Przepięknie. I patrzcie, jeszcze niby da się wejść. Ciekawe. Spróbujemy, nie? Może nas nikt nie przypatrzy i nie opierniczy. Macie koronę. Bo ja... Ciężko było tu wejść, bo drzwi się nie otwierają. Bo sparyciała podłoga. Ale jak już żeśmy się wcisnęli... Tak wygląda pulpit. Tutaj jest panel. Wentylator, sprężarka AB, blok sprężarki. Tato, można przejść do drugiej. Zawór. Tak? No. Tu jakaś szafa. Tutaj jakieś liczniki. Słaby ten pulpit, taki jakby niedopracowany. Nie wiem, czy one te pociągi jeździły kiedyś. Uja! Patrzcie, jest przejście techniczne. Uja! Przedział maszynowy. Własność Muzeum Kolejnictwa. Jakiś bęben, tutaj chyba pranie robili, nie? Tu wkładali brudne ciuchy maszyniści i w tym się prało. Nie wiem, żartuję oczywiście, bo zaraz pewnie będą łapki w dół i komentarze, co ty gościu gadasz. O, tu pewnie była miedziawa, nie? I wszystko już powyszarpywane. Tam trochę zostało jeszcze. O, nie ma się. Tam po drugiej stronie jest gniazdo os, ale to jest stare gniazdo i tam nie ma os. Tak, tu na pewno była miedziawa, dlatego tutaj już jest tak pusto. To są puchy.
O, tutaj druga pralka. Tu jakieś bezpieczniki. O, tu jeszcze miedziowa jest. No pewnie długo nie będzie. Tutaj mamy przedział maszynowy. Tą pralkę się od drugiej strony napełnia. I przechodzimy. O, kangurek się zaczepił. I przechodzimy do kabiny z tej strony. Tędy żeśmy się przycisnęli. Łe. Sprzęt przeciwpożarowy. Okej. Okay. O, pusto. Tak jak po drugiej stronie. Też było pusto. Tu jakieś bezpieczniki. Jest kierownica. To skręcacie w lewo, w prawo, nie? Nie no, oczywiście mówię, nastawnik to jest, nie? Nastawy się tutaj robi. Hamulce. Prędkościomierz. Ło, wow, coś ty przestawił. To. A, tutaj ten. Chyba nastawnik przód, tył. I luz. Tu nic nie ma. WT22 tutaj się otwiera, włącza się ten akumulator, nie? A w tym nie ma niestety nic. Jakieś koło zębate chyba tam w środku tylko. Nie wiem, o co chodzi. No to jest nawet okno otwarte. No. Kurde. No to tak wygląda ET21-1. I chodź zobaczyć parowóz 959. To jest najstarszy model parowozu. Mega. Co ty, ręczny zwalniasz? Mhm. Hamulec. Jaki? Tam idziemy z powrotem? Dobra, jedź, no, Max. No, bo tam tej stronie można szybciej odszedzić do ET22. No, maszynista nie mógł być bardzo spasiony, bo by tędy nie przeszedł. Hamulca, dostawnia, jedziemy w spalinowiec ET44. Musisz iść tam. Dobrze. Ja ci otworzę drzwi. Na oścież. Ja sobie poradzę. Szymon, mówiłeś o jakimś parowym. Chodzimy. I oglądamy. O, kibelek. To jest jeden z najstarszych wagonów w Polsce, jaki w tej chwili jest dostępny do zwiedzania. Rok produkcji tego wagonu 1886 rok. A jak widzicie, 1886 rok i był kibelek. Nie wiem, czy ten kibelek później dobudowano, ale jest. Jest, już go pokazywałem przed chwilą. No wiadomo, że światło, jakaś elektryczność to mogła być dodana do tego wagonu. Znaczy, elektryczność mogła być od początku, nie wiem szczerze, ale... No, no widać, że klosze już są takie bardziej współczesne. Tutaj jest nawet historia tego wagonu. Ale popatrzcie, jaki był przedział. Po prostu duże takie pomieszczenie. I ławki.
Wybuch kotła parowego w Zduńskiej Woli. Ciekawe. Jest mapa Polski, a właściwie torów kolejowych w Polsce. Nie, dalej nie przejdziemy. Musimy wyjść z tego wagonu i olej wazelinowy. Okej. Pociąg retro. Czyli ten wagon jeszcze chyba niedawno w jakimś pociągu retro jeździł. I pokażę wam go z zewnątrz. Rzeczywiście, kawał historii. 1886. A do tego obok nie można wchodzić. Bo to jest 1883. Widzicie tutaj w tym to czerwone takie zdobienie? Tu już jest inne. Oba są inne. Bo i z tamtej strony, i tutaj z tej strony. Czyli ten niedostępny do zwiedzania to jest ten starszy, to jest ten z 83, tamten jest z 86. A tu już takie tylko rama została. O, tamte małe dwa diabły. To tam pójdziemy później. O, widzicie? Taka śruba. Były pociągi, które miały podajnik węgla. Tak jak piece teraz automatyczne na ekogroszek. Tak były pociągi, gdzie nie musiał łopatować maszynista, Parykun Warszawa, gdzie nie musiał łopatować maszynista, tylko wciskał przycisk, czy tam ciągnął wajchą, uruchamiał mechanizm się kręcił i węgiel szedł do kotła. Nie trzeba było łopatą machać. Także bardzo fajne. Starych, spalinowych, no spalinowe to mogą być też na diesla, ale chodzi mi o te parowozy takie węglowe. Oczywiście pewnie węgiel musiał być odpowiedniej gradacji, żeby się w tej śrubie nie zakleszczał. Chociaż podejrzewam, że to była taka siła i taki gruby metal. Że to mieliło węgiel, nie? To nie było tak, jak macie w kotłach na ekogroszek, że tam większy kamyczek wam zatrzyma ślimaka. Bo podejrzewam, że tutaj, patrząc na średnicę tego ślimaka, to była taka siła, że jak trzeba było, to zmieliła węgiel. Dobra, teraz muszę swoją grubą dupę tam wtłoczyć na górę i za chwilę wam pokażę, jak to wygląda w środku. Tu.
się opuszcza pies. Hej! Szymon, co tam jest? Znaczy, tato? Weź do kotła! Weź do kotła! Weź! Weź do kotła! Będziemy cię palić! Weź do kotła! No to ja zamykam swój telefon, weź do kotła! Weź do kotła! Jest nawet taki ładny stary semafor. A tymczasem TY45. No to co? Chcecie? Chcecie? Pewnie, że chcecie. Czekajcie, bo skumałem, że trzymam telefon jak debil. Pionowo zamiast poziomo. Jest taki jeszcze TY45. Chcecie? Chcecie? Wiem, że chcecie. To co? Wbijamy, nie? Wbijamy, zobaczymy. Jest łopata. Jest łopata, wbijamy. No wchodź tu. Wróciłam do pieca. Kurde, tato, tam jest taka kłoda. Zabiorę tą kłodę. Dawaj, Majstar. Majstar, hamuj. Jedziemy na wagony towarowe. Ej, no, a co z piecem? Dokładajcie do pieca, panowie. Hamuj, jedziemy na wagony towarowe? Hamuj. A bilety. Moje bilety na towarowe. Dobra, dokładaj do pieca. Wagony już pojechały. Na pewno? Tak, tak. Dokładam. To dokładam, Majster. W newralgicznym momencie dzieliło nas 100 metrów, ale zdążyły odjechać, także ruszamy. Dawaj do pieca. Ale tą kłodę? Znowu ci wypadły bilety. Tak, tą kłodę, no, dawaj. Drewno też się pali. Co prawda nie tak jak węgiel. Puch. Dobra, odkładaj łopatę. Gdzie stała? Tutaj? Majster, jedziemy na wagony towarowe. Ty, ale kurde. Tato. I daj tam w dół, czy dalej jest tam kłoda, bo zobaczyć. Ej, jest tam kłoda! Obiekt wyłączony ze zwiedzania. No. Jest porzewiały. Także bałbym się tam wchodzić. No ja mam taką małą dziurę w progu i mechanik mówi, że to trzeba robić. A patrzcie tu, jaka jest dziura.
TY246. Też wyłączony ze zwiedzania, też zardzewiały. Też bym na niego nie wchodził. Widzicie, tam jakieś ocieplenie kotła jest. Tu jest blacha, w środku wełna i znowu blacha. Dziura się zrobiła w tej przedniej warstwie, także można zobaczyć dokładnie przekrój konstrukcji. No. Szczotka. Szczotka. Jest druga. Jest druga. No. Miałeś na mnie chodzić. Ale już krzyczał nie będę na mnie. Ja to tak powiedział, to ta to dostanie baczy. Tutaj jest pierwszy wagon, który wjeżdżał na gubałówkę. Który już nie jest w użytku. Tato, możesz tu otworzyć? Tak, mogę. Nie, nie, nie. Wejdźmy. O. O. Tak jak na górze żar. No, coś takiego jak na górze żar. Tylko taki bardziej starodawny widać, nie? Po tych... Chodź tu na górze też. Zamkniemy, żeby woda nie leciała. O, tutaj sobie siedział pan z obsługi, jakie miał krzesełko drewniane. O, ale dupa musiała boleć. I tutaj miał koło. No skręcał, nie? Bo to mógł wagonik w lewo, w prawo skręcać, nie? To kierownica jest. Nie wiem, do czego to mogło służyć. W czasie jazdy rozmowy z konduktorem zabronione. Okej, fiaraneczkę miał, żeby sobie słońce przysłonić, jak go raziło. O matko, ile tu robactwa na tej szybie. Dotykanie urządzeń sygnalizacyjnych i hamulcowych surowo wzbronione. Czyli nawet konduktor nie mógł dotykać. A pan mówił, że jak wejdziemy na gubałówkę, tu zobaczymy kawałek tutaj osiedla, ale ja tutaj nic nie widzę. Tam jest kawałek drogi, trochę torów, trochę drzew. Tu jakiś kawałek budynku i tu już nic nie ma. Także... Okej, zamknęliśmy wagonik. Tu coś niby jeszcze jest.
chłopaki. Wow, a tu jest pulpit. I nawet jest takie miękkie. Jest miękkie, jest kawałek szmatki. No. To jakieś schowki. Sobie mógł motorniczy skitać jakiś lifta albo innego napoja. Przyciski. O nie, kieruję ruchem kolej. Jak on tu wsiadał? Którędy? A, dołem. Nie. Nie no, tędy się człowiek nie przyciśnie dorosły. Nie, wchodził pieszo. Chyba, że tu zaspawane, a wcześniej to było ruchome. O, jakiś ten odwycieraczek. Trochę kabli i przyciski. Co tu mamy? Góra, dół, wyłącznik, dzwonek. A, dzwonek tu. Wyłącznik, silnik, załącz, zasłony. O, to co te zasłony były? A, bo tutaj jest rolka, czyli one były na żyłce. I je się przesuwało z pulpitu. Aha, w taki sposób. Patrzcie na te klamarki takie stare. Pamiętam, jak takie były u nas w domu przy oknach starych, drewnianych, takich podwójnych. Mega. No i pasy takie do trzymania. Hehehehe.